Dobra, zanim przejdziemy do wykopalisk, trzeba pozbierać troszeczkę pierdół i jedzenia w celu. Gdzie jest, mam. O, ostra wichura jest. Ja potrzebuję żarcia, więc trzeba gonić te nasze. W celu pozbierania trochę żarcia. Chodź, kolego. What the f. Zniknąłeś! Co koleś, gość? Tak, daj nam 5 tak jak trawa. I muszelki spadają. Spoko! Już mi się to podoba. Dobra, kiedy weźmiemy trawę, kiedy weźmiemy wszystko? Trzeba na wszystko mieć kurde rzeczy. A ja nie mam. O, piasek, po co mi piasek? Pozbieramy. Świadomość jest bardzo ważna, bardzo ważna. Czyli wpadają do wody. To mokre tylko są, nie mogę ich pobierać bezpośrednio ponownie. Jest kolejne żarcie. I tu jest palma. Co mi palma na do palmy? Za palmy. To jest takie pytanie jeszcze. Czy wprowadzili taką opcję jak zawalanie drzew przez wiatr, przez wichury? To było fajną opcją. No nie, mogłem go wykopać szybciej. Chodź, chodź kolego, chodź. Aha, jak wystawi oczka, wtedy kura się wyciąga go. Chodź, chodź. Chyba, że na szybko. Nie. Trzeba chwileczkę poczekać. Nie, tak nie działa, no jak to mam zrobić? Chodź. Chodź. No kurde, nie. No nie, no po prostu nie, no znikają automatycznie. A jak tam z drewnem? Bo ja ścinałem drewno. Ale nie mam drewna tak, żeby zrobić dalej naszego ogniska. Sadź tutaj. Dawaj żarcie. Zaraz się wkurzę i pewnie kurę zrobię sobie jedną. Jednego mandrejka. Chyba jedno sobie zrobię. No nie, no to szkoda, to jest 60 żyć. Drzewo przydałoby się jeszcze ściąć. A dalej prezentu kurę nie, znaczy prezentu, skarbu nie wykopałem. O kurwa, o fuck, dobra. Z niego może będzie... Psy? Dobrze słyszę? Gdzie mam w ogóle ten... Aha, świnia. Gdzie ja mam tą swoją? Chodź tu, chodź. On zatruł, zatruł! No tu ta świnia jest. Ono... Jest pies! Słuchaj psa! Przydałby się koło tego świniaka górę stać. Chyba, że to jest całkowicie co innego, to nie są psy. Kurde, to ma lepszy dźwięk niż wcześniej. Fuck. Coś jakby było z wody. To musi być coś innego, oni musieli wymyślić coś innego. To nie mogą być psy. To byłoby zbyt proste. O nie, oh no, oh no! Olej. Ja chcę olej, nie to! Coraz bliżej. Wszystko spokojnie. Psy! Chodź do świniaka, chodź. Tylko jeden na starbicie.
O nie, jeszcze jeden. On zaraził psa trutką. Pomóc mu? Mogę. Kurde, no. Tak wygląda pomoc. Co on tam ma? Gówno i gówno. Faktycznie bardzo przydatne. Tu są te latające kuragagatki w wodzie. Widziałem je kiedyś. Ale świnek się pokazał właśnie z dobrej strony. Pomógł mi. Nie, grzybów nie potrzebuję. One nie pomagają mi. A złoto zawsze się przyda. Razem z kamykami. Nie. Idziemy po ten prezent, bo akurat zaraz nie wytrzymam. Z ciekawości, co tam się w ogóle znajduje. Kolejny dzień, drugi dzień. Jak wykopię, pójdę do tego świniaka. Chociaż nie, on musiałby wyjść z domku, żeby było. Jakiś sój. Tu dalej mam akurat jakieś złoto. Spear gun. Włócznia? Czego nie potrzebuję? Świadomości mogę nadrobić, a ty sobie to zjesz. Tu muszelek jest dużo. Ja żarcia nie mam. To biorę. Na rzecz czego? Bananów? Na chwilę bez to banany trzeba. Mogę posadzić w ogóle banany? Nie, nie mogę banany posadzić. I to... Nie w tym biomie! Ale posadziłem... Piasek jest! Przybliża się! Monsun jest i woda w ogóle przychodzi na stronę wyspy. Takie rzeczy wprowadzają jeszcze. Widzicie? Plaża wychodzi. Ha! Dobra, to jest ciekawą opcją. Jednakże medalion mamy, tutaj mamy, mamy dużo w ogóle obozowisko. Trzeba pozwiedzać w ogóle teren tej wyspy. Gdzie my pójdziemy w końcu? Świadomość jest na propsie. Właśnie, jak tymi łódkami? Boat torch. Mi trzeba nie reperkita. Trzy palmy. I będzie git. Palmy były na brzegu. Czy brzeg jest tam na dole? Nie ma. Więc idziemy do palm. Po drodze świadomość sobie podbijemy jeszcze. Ale trzeba znaleźć jakieś wyrośnięte palmy. Takie jak ty. Siekierę, co jest? Zawsze zgubię siekierę. Jak kokosy wyrosły, to już jest dobrze. I jest kolejne żarcie. Będziemy się kierować ku dołu, gdy widzenia mamy dużo pola do opisu. Tutaj muszą być. Tam są życia, czy mają olej. Powiedzcie, że tam gdzieś wypadł olej. O kurw! Jak mnie przestraszył! O ty gazeciarzu jeden! Jak się przestraszyłem! Kill off. To też wam zabierzemy. No nie mają tutaj. No i tylko życia. Tu są pozostałości.
Love zużyjemy zaraz. I co? I na tej wyspie to byłoby tyle, widzę. Nic ciekawego. Dlaczego tak on nie ma? Wracamy budować obozowisko na wyspę, tam gdzie mieliśmy tego jednego śniaka. Mnóstwo uli. I kolejna sprawa. Mamy kolesia, jeszcze jednego, którego możemy zabić. I w nim też nie ma oleju. Tu były te trzy biomy z małpami. A nasze obozowisko jest tutaj. Nie, wracaj. Nie będę w ogóle do końca, co to było z butelki. Ale zaraz się wszystko dowiemy, bo mamy butelkę i mamy możliwość zrobienia czegokolwiek. Dobra, zjedz to. Ja zużyję zaraz. Niestety zużyję naszą mandragorę jedną. Bo tu nie ma czym się pożywiać, a krabów w ogóle w tej chwili nie chcę łapać. No niestety. Głód doskwiera naszemu wikingowi, naszej aktorce. Nie jest właściwie wiking, tylko po prostu ona zachowuje się jak wiking. Komary są tam. Może popłyniemy na fali, bo one niby poruszają się do góry. O kurde, kolejne ptaszki, które będą nas atakować. Czy nie? No lecą za nami. Tylko... Nie wiem. Pan towarzyszy, czy jak? Ciekawe były w każdym razie. Dopływamy. Te dwie wyspy będą w ogóle naszymi jakby bodźcami głównymi, atutami względem przeżycia. Tam są te małpy, bo będzie mięso. I tutaj, gdzie są kraby. No. Na razie poutrzymywamy się w ogóle na takim etapie, jak teraz jesteśmy. Żeby nam troszeczkę życia spadły. I będziemy zaraz się bawić mandragorą. Wiem, że też w ogóle jest jakiś specyfik z mandragory, który poprawia nam... Co? Poprawia nam modyfikację, znaczy życia o wiele lepiej razem z żołądkiem. Właśnie, jeden dzień cały. Ja nie mogę wpierdalać mandragory! Serio? Wybornie. Czyli muszę robić coś z mięsem. W kuchence. Czemu mi nie powiedzieliście? Czyli zasuwamy do kuchenki. Świadomość nam niskiej. O matko jedyna. Tego się nie spodziewałem. Czyli nie jest taka zajebista, jakbyśmy się tego spodziewali. Nasza królowa. To się przyda. Kadmyków mamy od groma. Ale nie mamy tego gdzie trzymać. Mandragora. Położymy ją na boku. Kuchenka. Ją się chyba robię tutaj. Tak jest. Trzeba spalić drzewa. Żarcie, żarcie, żarcie. Kamyki. Czy
4 drewna, czyli będziemy ścinać drzewo. To nie jest jakiś duży problem. Ale za wszelką cenę trzeba zrobić. To są małe drzewa. To nie możemy dopuścić, żeby to się spaliło. Ale kuchenkę to na pewno na gwałt potrzebujemy. Oleju dalej nie ma. Deski zrobimy swoją drogą. O, jest trujący. Siekiera. Czekaj, tutaj... Nie, to jest zbyt blisko wciąż. Także obsidianowa siekiera. Ten dalej mi monety daje. O fuck, co jest? Ja palę! Obsidianową ja palę! Fajnie. Po prostu wybornie. Teraz przydałoby się teraz, żeby nie, ogień nie poszedł dalej. A nie. To nie jest tak jak w rogu i Don't Starve Together, że mi spala kolejne zapalają się elementy. Kurde. Tyle rzeczy. Siekiera. Spadaj mi z tym, kochaniutki. Kill off na bok. Potrzebujesz 6 spalić drewienek. Kurde, ale ten głód mnie przeraża. Trzeba spalić jeszcze. Chodź. To jest dobre! Trzeba będzie się kieradać tutaj. Blisko. Żarcie jest. Świadomość możemy stracić na chwileczkę. Zjedz, maleńka, zjedz. Jest. Świadomość sobie nadrobimy bardzo łatwo. To nie problem. Jest kuchenka. Do kuchenki damy co? To i mięso. Sprawdźmy, co z tego wyjdzie. I zaraz obczajmy w następnym odcinku prawdopodobnie, jaki jest specyfik do mandragory. Do tego jestem bardzo ciekaw. Teraz pytanie, czy robimy klopsiki? Bardzo dobrze, klopsiki chciałem. 60! Czyli będziemy mieć teraz w ogóle patent na co? Na żarcie z kokosów, których do tej pory nie używałem. Tak jest! Tylko to teraz trzeba sadzić dużo właśnie tych rzeczy i pozbierać mnóstwo naszych jagódek. Tych nie potrzebujemy sadzić. Jest wążyk. Z niego jest szansa, że wypadnie olej chyba bodajże 0,66%. Także nie jest zbyt dużo. A z żółtego jest 0,55%. Ale mięso, pamiętajmy, trzeba zbierać. Teraz. Wcześniej wyrzuciłem, ale teraz się przydają. Te monster mity. Żeby zrobić żarełko w naszym... w naszej kuchence. Dobra, mi się wydaje, że w ogóle na tym etapie skończymy nasze kucharzenie, nasze granie. I do zobaczenia w następnym odcinku.